To jest największe wydarzenie na terenie Budzynia, które kiedykolwiek miało miejsce. Dla mieszkańców to jest takie legendarne, można powiedzieć, wydarzenie. Takie, które zapadło w świadomości wszystkich pokoleń. Polska! Wolna Polska! To było wielkie przeżycie patriotyczne, przez zdobycie ten pancernika i wyzwolenie Budzynia. Utworzyło się nowe państwo polskie. Samochód pancerny został zdobyty przez powstańców wielkopolskich na terenie Budzynia 7 lutego 1919 roku. Z moimi kolegami rozpoczęliśmy ten projekt budowy samochodu pancernego. Pomyśleliśmy sobie, że na tą 100. rocznicę coś zrobić trzeba takiego, żebyśmy jeszcze mogli zapamiętać na następne pokolenia, że coś w tym Budzyniu się zadziałało, żeby tą pamięć przywrócić z tamtego okresu. Na atak byliśmy przygotowani. Bez zdziwienia więc odebrałem wiadomość, że zamierzają nam odebrać Budzyń i to przy pomocy samochodu pancernego. Walka z tym rodzajem broni nie była dla mnie nowością. Walczyć z nią nauczyłem się podczas wojny światowej. Artyleria niemiecka ostrzelała spod stolicy Budzyń, w związku z tym na mieszkańców padł strach, lęk, no bo to znowu Niemcy. No nieprzypadkowo Niemcy nacierali na tym kierunku, bo gdyby opanowali Budzyń, to by poszli dalej. Tam ciągle było gorąco. Każdego dnia coś się działo i w końcu Niemcy postanowili wprowadzić samochód pancerny Erhard. Nikt nie spodziewał się z tych powstańców, że dadzą sobie radę. Oni byli wysłani jako praktycznie mięso armatnie. Tylko cud mógł spowodować, że ten akurat samochód wpadł im w ręce. Brawo! Postanowiłem wysłać patrol mający za zadanie śledzić każdy ruch nieprzyjacielski na szosie. Zgłosiło się na ochotnika 15 ludzi. Dowództwo patrolu objął kapral Leon Napiecek. Leon Napiecek przygotował powstańców, którzy usytuowali się po lewej stronie wzgórza Okręglik. Po prawej stronie usytuowali kulomiot. Do ataku na Budzyń szykowało się 5 kompanii Grenschutzu, około 500 ludzi. Natomiast samochód pancerny prawdopodobnie miał dokonać zwiadu, sprawdzić jaka jest silna obrona Budzynia. Były 2 samochody pancerne, jeden się zepsuł w okolicach Podanina, okolicznej miejscowości. Drugi 7 lutego około godziny 15 wyruszył w stronę Budzynia. Wóz pancerny zbliżał się na odległość 50 metrów i zwolnił przed Okręglikiem. Wówczas kierujący tym pojazdem uchylił luk i rozejrzał się, czy w koło jest bezpiecznie. Nie było widać powstańców, natomiast wykorzystał ten moment celowniczy Stanisław Kozłowski, który dokonał ostrzału tego pojazdu. Pomagał mu wtedy taśmowy Szczepan Wikariusz i kierowca zginął. Wóz został bardzo szybko zdobyty. Jeszcze wyskoczył Leon Napiecek z granatem produkcji austriackiej w dłoniach. Rzucił ten granat pod ten pojazd. Wyskoczyli Niemcy. Leutnant Graf von Schwerin z pistoletem w ręku chciał pokonać powstańców. Powstańcy rozpoczęli szturm bezpośrednio samochodu. Zginęło 6 członków załogi. Jeden został wzięty do niewoli, jeden uciekł. Niemcy nie spodziewali się takiego oporu, skutecznego oporu, który dla nich skończył się tragicznie. Hrabia von Schwerin, który wsiadał do pojazdu w Chodzieży, był przekonany, że jedzie sobie pohulać do Budzynia, żeby ukarać buntownicze miasto.
Po zdobyciu samochodu pancernego dowódca obrony Budzynia Wiktor Skotarczak błyskawicznie zareagował na rozwój sytuacji, wysłał 2 plutony piechoty, które odparły niemiecki kontratak. Niemieckie oddziały Grenszucu próbowały odbić samochód pancerny. Ogień powstańców powstrzymał niemieckie natarcie i zmusił oddziały niemieckie do odwrotu. Porażka Niemców pod Budzyniem jak gdyby powstrzymała ich na najbliższe tygodnie. Ten budzyński jak gdyby kierunek był bezpieczny. Niemcy wiedzieli, że tam dalej w głąb no nie pójdą, bo nie mają szans. Samochód był zdobyty. Radość nasza ogromna. Wjazd pancernika do Budzynia wywołał w mieście zrozumiałą sensację, podnosząc wszystkich na duchu. Przejawem niesamowitej radości po zdobyciu samochodu pancernego było spontaniczne ułożenie piosenki na melodię kolędy wśród nocnej ciszy, która do dzisiaj jest żywa tutaj w lokalnej społeczności. I po 2 tygodniach generał Dowbor-Muśnicki nadał mu imię pułkownik Kazimierz Grudzielski. Pojazd ten służył już miesiąc później w walce pod Zamościem, następnie w wojnie polsko-bolszewickiej 5. Armii generała Władysława Sikorskiego, następnie jeszcze w trzecim Powstaniu Śląskim. Możemy powiedzieć, że po prawie 10 latach walki dla Rzeczypospolitej i dla Wielkopolski ten pancernik się bardzo zasłużył. Polska powstała na nowo po 123 latach niewoli. Ten zryw dał nam wolność, dał nam państwo, które zostało nową państwo polskie. Warto było wejść w projekt budowy tego samochodu, ponieważ ten patriotyzm u nas w Budzyniakach jest bardzo silny. I to taki element również stanowi jakąś cegiełkę do tego patriotyzmu.